Doberek, dzisiaj zajmiemy się prezentacją Bungie i omówimy, co zapowiedzieli. Będzie o nowym dodatku, co będzie po dodatku, a także o kilku systemach i sezonie. Zapraszam. Początek prezentacji to Joe Blackburn, dyrektor Destiny, który opowiada, jak on jest graczem. Generalnie skipujemy to i przechodzimy od razu do zwiastuna. Całość to pojechanie pod nostalgii. Co z jednej strony jest takie sobie, z drugiej strony jednak zbliżamy się do tego końca, więc przewidywalny, ale skuteczny zabieg. Zobaczymy nowe zbroje i starą wieżę, nowe supery, nowych przeciwników pogromców, no i te ręce są posrane, ale zajebiste. Dodać należy, że jest tu cała straż przednia, czyli Ikora oraz Zavala na pewno przeżyją. Przynajmniej do dodatku, co trochę ucina spekulacje, czy któryś z nich niedługo mogłoby zginąć. Po zwiastunie dowiadujemy się, że wejdziemy w końcu do Bladego Serca Wędrowca, czyli portal po prostu prowadzi do jego środka. Tam będziemy mieli pewną część taką spokojną i ładną, a część mroczną, dziwną i nienormalną, im bliżej zbliżymy się do monolitu Świadka. Wracając do pogromców, to z jednej strony coś bardziej jak ról niż dręczyciele, jak spojrzy się na ich chód i w ogóle ich ataki. No i mają moce stazy i pasma. Całkiem ciekawa kwestia, której nie wyłapałem przy pierwszym oglądaniu, mianowicie jedna z osób przedstawiających mówi, że dopiero jak skończymy kampanię dodatku, to cała miejscówka się otworzy przed nami. Dopiero wtedy. I to miejsce będzie się zmieniać pod wpływem naszych działań, ale to z tym to jeszcze zobaczymy. Ze Świadkiem skonfrontujemy się nie w kampanii, co jest bardzo ważną kwestią, a dopiero jak wyjdzie nowy raid, bo tam będziemy mogli z nim walczyć. Całkiem ciekawa zmiana, do tej pory raczej walczyliśmy z bossami dodatków, kampanii dodatku. Mówią, że to może nie wystarczyć nawet, że może to nie będzie koniec. Więc co może być po tym jeszcze? Czy zawalczymy ze Świadkiem i nie pokonamy go w rajdzie? To jest trochę dziwne jeszcze i niedopowiedziane bardzo mocno. Nowe supery będą dla podklas Światła, czyli Arka, Solara i Voidu. I będzie po jednym na klasę. Czarownik dostanie solarny super oraz nowy aspekt przezywający kulkę solarną jak te Voidowe. Tytan będzie miał wojdowy super skupiający się na toporze, mamy nim rzucać i tworzyć kolejne, a do tego te, które zostaną rzucone, mogą zostać podniesione i przez nas, i przez innych. A nowy aspekt pozwala zjeść granat i zrobić tarczę, którą będzie można zdetonować. Łowca dostaje arkowy super z nożami, do których może doskakiwać i rozwalać wszystko wokół, czyli jak łowca, a aspekt będzie związany z kosturem, który wzmocni innych graczy. Egzotykiem w dodatku będzie tesalacja, czyli karabin fuzyjny. Adaptuje się do waszej subklasy obrażeniami, a będzie w drugim slocie na broń energetyczną. Czyli staza i pasmo z tym egzotykiem będzie możliwa na drugim slocie. Może też pochłonąć granat i wystrzelić go jako pocisk. Do tego pokazali szkice karabinu wiązkowego i nawiązywali do promieni wędrowca, więc prawdopodobnie możemy się takiego połączenia spodziewać. Chwostok ma wrócić, tak samo czerwona śmierć i oddech smoka. Dostaniemy broń boczną na amunicję specjalną, strzelającą małymi rakietami arkowymi. Dojdzie karabin automatyczny z konstrukcją wspierającą, który pozwoli na strzelanie do drużyny, żeby ją leczyć. Dalej mamy sezon Czarnoksięstwa i dużo się odwala. Będziemy to omawiać na pewno dłużej w osobnym filmie, lorowo, bo Eris tutaj zasługuje na wiele. Ale w skrócie, Eris przemienia się w członkinię Roju, będącą po naszej stronie. My musimy zbierać dla niej daninę, tak jak słudzy Oryxa, Zivoara czy Sabaton zbierali dla niej. Mamy dwie nowe aktywności, jedna to iglica Sabaton, gdzie wchodzimy do, jak nazwa wskazuje, iglicy Sabaton. Nowe mechaniki z kryształami, artefakty, które już widzieliśmy, jak kosa czy włócznia synaptyczna. Aktywność na trzy osoby i jest tam kilka sekretów. Całkiem spoko. Drugie to ołtarze przywołania. Tam boostujemy Eris walcząc z różnymi przeciwnikami, których przywołujemy. Do tego potrzebujemy ofiary, które są podzielone na słabe, średnie i mocne. Poziom trudności się zmienia razem z tym, co wrzucimy, także polecam uważać.
Po wypełnieniu paska Dalin, przez wygrywanie tych walk, dostajemy nagrody, ale nie musimy kończyć, bo możemy od razu poświęcić kolejną ofiarę i zacząć kolejny run. Cały sezon jest przez to, że Immaru nie chce wskrzesić Sabaton, dopóki nie pokonamy Zivora. Stąd Eris musi się przemienić, bo inaczej będziemy ciągle wzmacniać Zivu. A tak będziemy wzmacniać Eris. Mamy również dostęp do magii roju, co nie przejawia się w wielu aspektach, po prostu trochę widać jak machamy tym kosturkiem. Natomiast dostajemy karty. W tym sezonie jako źródło progresji. Jest to talia szeptów. Znajdziemy tam karty, które możemy właśnie włożyć do tej talii szeptów, co pozwoli nam na różne buffy w grze, w aktywnościach iglicy oraz w ołtarzach. Inne karty mogą nam dać różne nagrody, typu 20 pryzmatów, co w sumie jest całkiem okej, czemu nie? Rotator misji egzotycznych to nowa rzecz, ale już zapowiadana. Co tydzień będziemy mieli jedną ze starych misji egzotycznych do zrobienia. Na razie są tam przepowiednia Vox Obscura i Tarcza Serafina. Więcej misji, z tego co widać, będzie dopiero w 2024 roku. Dochodzi nowa mapa Vexowa do PvP, co też już było zapowiadane. Nowy tryb PvP oparty na reliktach, jak Włócznia, Tarcza Zwoga, Wykosa. No ale ludzie z PvP muszą sobie poczekać na lepsze rzeczy. Raid, który powraca w tym sezonie, to niestety lub stety Krota. Będzie on dostępny dla wszystkich graczy. Ułatwienie dla graczy, które będzie wprowadzone w nowym dodatku, to większa klarowność w poziomach mocy, w różnych aktywnościach. Kampanie i miejsca docelowe nie będą miały podnoszonych poziomów mocy, ale nocne szturmy, rajdy czy ozryski już tak. Natomiast będzie jedno ciekawsze ułatwienie, czyli moc drużyny ogniowej. Mianowicie dołączając do znajomych, gra będzie ściągać poziom mocy graczy i ustalać moc drużyny, co pozwoli na wykonywanie aktywności wymagających większej mocy tym osobom, które mają za niski poziom. Przy czym warto zauważyć, że na wideo master wersja Rona jest na 2010. W sezonie 23, czyli następnym, dostajemy wyszukiwanie drużyny ogniowej, czyli no po prostu LFG. Pokazują jak ono na ten moment wygląda, zobaczymy jak to będzie działać w praktyce. Kolejna rzecz to, jak to nazwali, refleksje na osi czasu. W każdym razie opiera się to na osi, którą już mamy w grze. Tam będziemy mogli obejrzeć filmy czy zagrać w niektóre stare misje, które skrótowo opowiedzą, co się działo w danym dodatku. Mamy tam Porzuconych, Poza Światłem i Królową Wiedźmę. O ile nie sądzę, że drugie i trzecie jest tak ważne dla aktualnych graczy, no bo możemy je kupić, mamy je nawet, to funkcja jest dostępna bezpłatnie, a jest tam pewne podsumowanie tych ważnych wątków w dodatkach. I jest już dostępna, tak warto nadmienić. Sprawdziłem to i na początek jest takie ok. Nie ma za dużo, ale jest to przynajmniej coś. I mam nadzieję, że rozwiną to bardziej, bo na razie jest trochę wybrakowane. Jeżeli chcą nawiązywać do Cade'a, zrobić nostalgię, to powinniśmy jeszcze mieć jakieś rzeczy typu z Red War'a. Duża zmiana nadejdzie do sezonów, bo nie będą to już sezony. Przemianowują to na epizody, będą 3 na rok w nowym dodatku. Znamy ich nazwy również. Są to Echa, Widmo i Herezja. W tych epizodach chcą się skupić na konsekwencjach tego, co się wydarzy w dodatku. Podzielone zostaną na 3 akty, każdy, z czego każdy akt będzie trwać 6 tygodni, czyli 4,5 miesiąca każdy epizod. Każdy epizod dostanie nową misję egzotyczną i nową broń egzotyczną. A każdy akt, z tego co rozumiem, będzie miał zadania, historię, aktywności, mody, nagrody i bronie. Ale jak widzę, tylko akt pierwszy w każdym epizodzie będzie miał nowy pancerz. A, no i kolekcjonerka na sam koniec ze starą wieżą, która ma świecidełka i dźwięki, dodadzą też pionki straży przedniej, ale akurat to te wyglądają słabo. Jak to powiedziała Araxara na streamie, trochę jak pionki z Monopoly, ale wieża jest spoko. Będzie też kilka książek i innych pierdołek, kilka tajemnic, no tak jak normalnie. Ostateczny kształt wyjdzie 27 lutego w przyszłym roku. To, co jeszcze warto wiedzieć, to między 24 a 27 sierpnia można zagrać w dodatek Królowa Wiedźma za darmo. Sprzęt, który zdobędziecie, zostaje z wami, a dodatek jest w wyprzedaży do 5 września.
Można to też ogarnąć z PS Plus Extra lub Premium bez dodatkowych kosztów. To jest spoko. Standardowa edycja dodatku będzie zawierała dodatek oraz pierwszy epizod, czyli Echa. A jak chcecie wszystko, czyli lochy, każdy epizod i inne pierdółki, no to jest przepustka roczna z dodatkiem. Czyli jak zwykle. I to tyle z prezentacji. Mam nadzieję, że ten film Wam się przydał. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o prezentacji, nowym dodatku, no i nowym sezonie też. Mówił do Was Szybor. Do zobaczenia.